Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Ork Must Die. 15 czaszek. Na co myśleliśmy 15 czaszek? Na razie nie wiem. Nie miałem żadnego pomysłu, pamiętam. Więc na razie chyba nic nie bierzemy. Więc zostawiam na razie czaszki i lecimy do kolejnego poziomu. Nie będziemy przedłużać, chociaż czuję, że będzie ciężko, bo ja dawno to nie grałem. Zawsze mam takie coś. Ciężko mi zacząć. Gry, które mam chwilę... Nie mogę tak przestawać gier. Lodowy amulet, czyli mogę pewnie zamrażać ich. Super, ale ja wolę kulę ognia. Kula ognia mi się podoba, świetna jest. Dobra. To na pewno bierzemy to i to. Jako nasze defensy, to jako nasze ulubione skill, to. Łuczników, barykady. Możemy jeszcze tyle wybrać. Czy nasze kolce... One slowują, tak? Zatrzymują. Myślę, co jeszcze tutaj wziąć. A to tutaj jest. Wiem, że nie wyobraziłem sobie tego głosu. Kimkolwiek ona jest, chyba za mną nie przepada. Okej, tu jest mało ciasno. To w ogóle możliwe, ale jednak. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie. Ten sufit nie będzie zbyt spoko. Myślę. Dobra, już dla takiego po prostu wzięcia weźmiemy. Czy nie mogą... Powiedzcie, że nie mogą wejść na schody. Nie no, mam nadzieję, że nie mogą wejść na schody. To było bardzo problematyczne. Choć zobaczymy, jeżeli będą mogli wejść... Na schody, to będziemy musieli je zablokować. Tak. Wtedy je zablokujemy. Tkaczki na pewno weźmiemy to co zawsze. Broń i zaklęcia. Jest tyle rzeczy, które mogę ci pokazać, jak sobie życzysz. Dobra, zrobimy na razie ochronę tutaj. Naszego łuczników już zaczniemy stawiać, bo wiecie, ja uwielbiam łuczników. O, mamy tutaj od razu mościk. Dobra, oni są tańsi, więc to i tak jest spoko. Nadchodźcie! Małe demoniki, coś. No dobra, to będzie ciekawe. Na wejściu niech mają coś takiego i na razie to jest wszystko. Bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać tutaj czasowo i jak będziemy musieli się bronić. Siema, koledzy. Są pod mostem, jak i mostem. Nie wiem tutaj, ale rozstawię na razie strzelców. I więcej życia. Kurde. Nie wydawajmy na razie za dużo, bo idzie nam dobrze. Thank you.
Są jakieś nowe latajki? Nie, to są cały czas te same. Chryste, panie, dobra, na pewno musimy zrobić tak, tak. No to idź sobie, będę tęsknić. Wiem, że zużywam bardzo dużo strzał. I będzie ciężko. No dobra. Let's go. Będzie ciężko, te latajki są straszne. Moim zdaniem jest rozstrzelać tych na górze. Piekielnie toperze, ale są potężne. Jedynym szansą na zabicie ich szybko to jest strzelenie im w głowę. Niestety, niestety. Oczywiście polegamy na ucznikach, no co się, żeście myśleli. Armia uczników? Cały mur uczników tu zrobimy. Piąta fala. Let's go. Ciężko było, jak już kurde, oni mogą iść w górę, raczej to były troll, więc... Aj, to już było przerażające tutaj. Tysiąc 500. Ładowanie pułapek, co zrobimy? No taka masa lotników tu jest, że to jest aż... Ojej, juniu. Dobra, oni sobie poradzą. Strasznie polegam na tych właśnie tych moich strzelcach. Ja muszę pomyśleć, czy tu mogę zablokować? Z jednej strony mógłbym zablokować 700. Proszę tędy, panie orku. To będzie ostatni widok w twoim życiu. Na schodach nie mogę, ja się boję, bo oni mi tu przejdą na pewno. Tu nic nie chcę. Wiesz, czego chcesz? Nie wiem właśnie, czego chcę. Łapki rządzą! Jestem gotów, by służyć.
Dobra, to będzie pewnie ostatnie dwie hordy, ale to jest... Dobra, chyba idzie nam dobrze, nikt nie przeszedł. Ładnie. Chyba zacznę rozstawiać na górze obronę. Na wszelki. Dobrze nam idzie, nie ma co. Dobra, więcej łuczników. To na pewno. O, moneta przy trolu. O cholera, nie popatrzałem, idzie troll. Ma ktoś papierową torbę? Ten chyba zablokował strzały wszystkich. Yes, easy peasy, lemon squeezy, a jak? A się skupiam na tej grze, naprawdę. Ale idzie nam nadzwyczajnie dobrze. Nie mogę powiedzieć. Ulepszenia. Nic na razie nie potrzebujemy, szczerze. Siarka. Cóż robi siarka? Ha, że płoną, koledzy. To może być ciekawa pułapka. Jakiś dziwny głos i nie mogę się skontaktować z innymi magami. Dla mnie brzmi to źle. Przez duże zi, duże L i E zresztą też. Nie będzie wilków. Przed nami wiele nauki. Stanowczość. To lubię. O, czyli zaczynamy tutaj. To możemy zrzucić. Tutaj mamy wejście do naszej bazy. Ustawienie tutaj strzelców. Nieważne, nikt tego nie widział. Jak ja zginę przez swoją głupotę tutaj, to przepraszam. Zastanówmy się, na czym stoimy. Przed nami wiele nauk. Wróć, gdy będziesz gotów. Są ze sobą w zmowie. Do mojej głowy wprowadził się jakiś dziwny głos. Czekajcie. Kontaktować z innymi magami. Zróbmy siarka. Zanika po zadaniu obrażeń. Weźmiemy na testa to oczywiście, tylko najpierw tak, weźmiemy nasze ulubione, naszą ogniową pułapkę, naszą barykadę, która jest świetna. Na pewno to oddala testu. Na pewno to, bo jest naszą drugą, najbardziej ulubioną zabawką. No i chyba weźmiemy sobie jakieś takie typowe, proste. To jest dużo tych, no to miażdżyciela jakiegoś i... porażacza możemy wziąć. Czemu nie? Tak pewnie nie użyjemy większości. Nie! Boże! Tak, zobaczyliście moją...
łącznik musi być gdzieś tutaj. Tak, rzymskich, ale ja wiem, siarka. I co ja tam jeszcze miałem? Kolce i miażdżyciela weźmiemy. Są łucznicy w tej? Jak sobie życzysz. Dobra, już... Jezu, nie, chciałem znowu skoczyć. Znowu chciał skoczyć, no. Co za debil. Dobra, zaczynamy od dołu. Jeszcze mamy tą górną. Dwie ogniowe. Ciekawe, czy nie przyjdą stąd. Lepiej, żeby nie. 500. Jakby byli jeszcze tańsi, byłoby jeszcze lepiej. U nasze małe gówniaki? Myślałem już. Panie i panowie. Czy ona zostaje? Ona zanika na chwilę i zostaje. Okej, tylko to chciałem mieć. Czy ona nie wiecie? Jeszcze sobie przygotujmy tę obronę jakąś. Bo tu będzie ciężko obraniać. Nasze chochliki przyjdą? Do zobaczenia, jak sądzę. Dobra, jest są łucznicy, to będzie trzeba uważać na naszych łuczników, żeby nie dostali. Muszę zacząć to zrobić. 1000. Należało się tego spodziewać. Nie. Resetuj. Jeszcze tu wrócisz. Oczywiście, że tak. Dobra, na pewno tak. Musimy zrobić tu mały rekonesans z naszych uczników. Musimy ich ustawić ładnie. Dobra, ładnie ich trzeba ustawić. Od tego rządku robimy. Mój łuk należy do ciebie. Jestem gotów wypełnić łuk. Należy do ciebie. Jestem gotów wyzyskać się. Służę zakonowi. Wskaż mi kierunek. Dobra. Wiem, że przyjdą z tej strony, tamci będą mieli obronić tamtą część, ja obronię sobie tą. Ooh, one.
Daję im trochę zabijać, bo wiadomo, nie miałem więcej damage'a. Tak, rozstawiam już tutaj też uczniów, bo wiem, że oni będą strzelać w dół bardziej. A my tu potrzebujemy naprawdę dużo. Dwie strony atakują. Dobra, wy atakujcie dół, ja atakuję górę. Ja myślę, czemu mi tak słabo poszło i tam na dole, ale tam przecież poszedł ogr, dlatego nie mieli szansy go jakby ubić od razu. Dobra, lecimy dalej, dalej, dalej. A tam są malutki namaszki. Ja pierdziela, to było ciężko, nie? Musiałem aż zrzucić tych gówniaków tam, nie? Dobra, ja nie wiem, muszę przygotować jakąś silniejszą obronę tu na dole. Tak mi się podoba. Dodatkowo. Łucznicy są świetni, ale jeszcze więcej ich potrzebujemy, jeszcze więcej. No, musiałem już to użyć, bo nie wiedziałem, czy dam radę na tyle ogrów to zrobić. Ogrów masa, nie? A jak tam ta pułapka z lawy? Jest jeszcze, czyli ona działa normalnie. To sobie przymierz. Niech się palą tutaj downy małe, kochane, piękne i w ogóle. Dobra, let's go. Idą kolejne ogry. Tam są zwykli. Dobra. Dobra, udało nam się. Ojeju.
Ta linia obrony na górze będzie najsilniejsza tutaj. Najwięcej uczników musi być. Limit uczników. O kurde, nie wiedziałem, że dojdę do czegoś takiego. Ale dobra, dobrze nam idzie, myślę. Patrzcie, dwa poziomy, jakie długie, nie? Na jeden odcinek. Ała. Nie, zginąłem. Na ostatniej rundzie. Nie mam ochoty teraz. Zepsuli mi, kurde, 3 gwiazdki. Kurde, no nie. No nic, robimy to od nowa. Sorry. Kurde, ale mi zepsuli. Będzie ciężko na tej mapie, ale musimy ją zrobić. Bierzemy, nie podchodzić do ogrów. To jest jedna nasza najważniejsza sprawa. Na pewno bierzemy. Tak wiem, przepraszam, że robię to znowu. I niepewnie każdemu się chce to oglądać, ale ja już robię to na 3. Będzie dłuższy odcinek dzięki temu. Więc nasz życiel, stręczyciel, nie będziemy używać żadnych tam przeszkód, nie? Nie ma chyba co. Zastanówmy się, na czym stoimy. Orkowie, ogry, są ze sobą w zmowie. Zaraz nadejdzie mrok, przyjacielu. No to idź sobie, będę tańskim. Jestem gotów się skontaktować z innymi latami. A szybko i musimy zabrygadować strzelanie lepsze. Ale zrąbałem, to była moja wina. I 500 potrzebujemy. Najlepsza robota na świecie. Jeszcze tu wrócisz. Wiem, że wrócę. Kurde. Dobra, spróbujmy jeszcze bez fale, bez żadnego tego. Ja wiem, już powinienem odcinek kończyć i być, ale te odcinki będą troszeczkę dłuższe, znając mnie. Kurde, żem przegrał. Zostawmy to na koniec jednak, wiecie to. Te kłody na, jak będzie ich 5, 6 szło na 8, 9 rundzie, wtedy ich idzie najwięcej. Żebym to szybko wtedy użył, a widzicie co się tutaj dzieje tak naprawdę. Nie ma pułapek, sorry bardzo. Wiesz, czego chcesz?
O, teraz ci łucznicy coś biją. Dobra, teraz już będą naprawdę dobrze nam się tutaj. Naprawdę dobrze będą nam strzelać. Szczelaki. Let's go, 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 go. Mamy ich tylko 5 niestety. 6. 6 strzelaków, ale jest limit, widzieliście, ostatnio doszliśmy do limitu. Powinienem im to zostawiać, te strzały, bo wiecie, że oni więcej zarabiają dla nas. Wiem, jaki można zrobić fajny pomysł. Mam pomysł na tą rundę. Zrobię to lepiej. Armia łuczników, tak. Armia łuczników. I pole minowe. Pole minowe, pole z igieł, z tych wszystkich tych, żeby oni nie mogli, wiecie, nie mogli się przesuwać. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Łuk należy do ciebie. Jestem gotów wypełnić. Dobra. Tutaj więcej nie wstawię ich. Teraz pójdą w drugą stronę, więc tu też trzeba zacząć robić obstawę. Na dole zróbmy może, spróbujmy to, co chcę zrobić, czyli za cały czas te, dużo spajków. Dobra, z góry będą szli większą ilością, więc ja będę to musiał bronić. Dobra. Muszę tak rozstawiać to, żeby oni mieli jak strzelać. Dobra, tu mi brakowało trochę strzału, więc dobra, zrobiliśmy sobie coś takiego. Boże, żebym teraz nie dać się złapać trollom. Czy na dole idą trolle? Gdzie będą szły trolle? Tak. Oni do nich nie strzelają. Teraz dopiero to widzę, że oni tutaj nie strzelają. Nie wzięłem barykady niestety, cholera we mnie.
cholernie ciężko już było. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Tak, to będzie dobrze? Czekajcie. Dobra, trzech tak, czterech tak. Tutaj trzeba naprawdę niezłą obronę zrobić. Z niezłą obronę zrobić. Jakieś zgniatacze tutaj może. To będzie ostatni widok w twoim życiu. Będzie ciężko, będzie ciężko. I dotarli bardzo daleko. Siódma runda, jeszcze nie chcę używać tych. Idą trzy. Dobra, pomogę im tu. Ile jest za to? 1500, okej. Okay. 1500, dobra, zabierzmy to, żeby pułapki szybciej się naładowywały. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze te toczące się te, na ósmą rundę, na dziewiątą rundę chyba. Dobra, z 40-minutowy odcinek, przepraszam was, ale... No niestety, spierdzieliłem, naprawiam. Dawaj monetę! Rozstawić i zapomnieć! Dobra, oni tam się z co poradzą. Muszą. Ostatnia fala przed nami, a my tu mamy masę monet do zebrania. To będzie dobre. Dobra, tutaj ich palimy. Dobra, armię trollów tam zaraz pójdą na dole. Mamy jeszcze jedną belkę u góry, więc nie ma sprawy, damy radę jakby co. Słyszę, że moje słuchawki są w ogóle głośniejsze, te nowe, które kupiłem.
Bum! W wielkim stylu końcóweczka. Yeah! Mamy to. 100 monet. 100 monet dają. To jest spoko bonusik zawsze. I tak zrobiłem to na 5 czaszeczek. Tak chciałem. Och. Co jest za ulepszenie na to? Utrzymuje się dłużej. To jest... Aha. Efekt. Pułapek. Okej. Okay. Na razie nic nie potrzebujemy, jak wiesz. Jak wiecie. Ogłuszenie. Ogłuszenie byłoby fajne. Dobra, na razie zostawimy. Ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Będziemy się widzieć w kolejnej misji, którą będzie biblioteka. Mało nam zostało. Jeżdżamy drugą kampanię. I ale to nic. Cześć.